Mówisz tutaj o dzieciach. No właśnie, jak one zareagowały na to, że ciebie nie było w domu, gdy trenowałaś do Tańca z Gwiazdami? No tęskniły, no wiadomo, że tęskniły, co było dla mnie, było mi po prostu przykro. Ja też bardzo tęskniłam i mimo, że syn już nastolatek, to też widziałam po nim, że jednak mu brakuje mojej osoby. Dużo rozmawialiśmy przez telefon, też przyjeżdżali, ale nie ukrywam, jest to strasznie miłe i dla mnie rozczulające, gdy już nie same słowa, ale gesty pokazują to, że jednak jest się ważnym dla tych swoich najważniejszych osób. Czy dzieci przez to, że były chodzą do szkoły, miały jakieś nieprzyjemności, że ty właśnie uczestniczyłaś w Tańcu z Gwiazdami, że mama teraz się robi sławna? Nie, absolutnie nie. Akurat chodzą do bardzo tolerancyjnej szkoły i wręcz przeciwnie. I ja miałam wsparcie i oni też. Czy podczas udziału w Tańcu z Gwiazdami twój były mąż Piotr wspierał ciebie albo opiekował się dziećmi? To znaczy, mamy ustaloną opiekę nad dziećmi i wtedy, kiedy oczywiście nie koliduje mu to z jego pracą, z jego wyjazdami, to owszem, pomaga. Czy wasze relacje, że tak powiem, ociepliły się? Może do ciebie wróciliście? Nie wróciliśmy. W sensie ociepliły. Lody stopniały i dogadujemy się jak dwoje dorosłych ludzi. Mamy dwójkę dzieci. Razem staramy się, przepraszam, ich wychowywać. I tyle. Czy jest szansa, że na święta Bożego Narodzenia zasiądziecie do jednego stołu, podzielicie się opłatkiem? Kurczę, jeszcze drzewa z liści dobrze nie spadły już o świętach. Nie wiem, nie myślałam jeszcze o świętach. Zawsze jest mile widziany u nas. Nie mam w ogóle zielonego pojęcia. Jeszcze nie myślałam w kontekście świąt, naprawdę.